proszę Państwa, to mierznica czarna. Roślina z rodziny jasnotowatych. Przypomina trochę jasnotę plamistą, ale jest jednakowoż nieco inna. No, przede wszystkim kwiaty są troszkę inne, chociaż podobne, ale no nie mają tych plam, troszeczkę inaczej zbudowane. No, pewne podobieństwa są, ale właśnie tych plam nie widać. Do tego roślina ta czernieje po wysuszeniu, stąd nazwa czarna, mierznica czarna. Roślina kwitnie w lecie, w czerwcu, w lipcu. Tutaj już takie egzemplarze przekwitające, tam dalej. Rośnie na różnych, przede wszystkim nieużytkach, przy drogach. No, w mieście można ją spotkać. Wszędzie dużo tej roślinki. Jest to starzec jakubek. Roślina z rodziny astrowaty. Kwitnie w lecie, tak jak teraz. Mamy czerwiec, lipiec. Na różnych nieużytkach, przy drogach. Jest to roślina dwuletnia lub bylina. Pięknie nam to wygląda. I proszę Państwa, podziwiajmy. Starzec jakubek. Proszę Państwa, jesteśmy w Polanicy Zdrój, w Parku Zdrojowym i słuchamy kakofonii. Nie wiem od kiedy, ale już można jeździć oficjalnie. Jest to, proszę Państwa, droga w kierunku Leśniczówki i dalej w kierunku, proszę Państwa, Szczytnej i Szczytnika. Nie wiem jak tam dalej z przejezdnością, ale czy można, czy to też leśna dalej droga, no ale trzeba zobaczyć, tego nie wiem. Idę zobaczyć. Jestem, proszę Państwa, w Polanicy Zdrój. Idę sobie uliczką w stronę, no można powiedzieć docelowo, Zamku Szczytnik. I widzę takie roślinki z takimi pięknymi, bujnymi kwiatami. To wiązówka błotna. Tak, wiązówka błotna. Muszę zobaczyć, jak to ładnie wygląda. Tutaj tak trochę sucho się wydaje, suche gałęzie świerków w głębi lasu, ale tu z kolei piękna zieleń. I to proszę zwrócić uwagę na takim pograniczu, tam w głębi tego lasu to nie ma. No tam dalej jeszcze też są, ale tak właśnie widzimy jakby granicę wyraźną występowania. Niecierpek, proszę Państwa, drobnokwiatowy, bardzo, bardzo pospolity. Tu się tak przykleił do tego skraju lasu, bo ma tutaj światło. O, ma światło. Trzeba zobaczyć, czy już owocki będą do strzelania. No, jeszcze tu nie widzę takich dużych. Trzeba jeszcze poczekać, albo poszukać dalej. No. Zwróciłem uwagę na te piękne kwiaty. Proszę zobaczyć. Jest to koniczyna pogięta, którą spotykam tutaj w rejonie Polanicy Zdrój, bo właśnie tutaj często przyjeżdżam i w kilku miejscach widziałem. We Wrocławiu na przykład nie widziałem tego gatunku, a tutaj jest tego sporo. No oczywiście flora różni się występowanie określonych gatunków tutaj, a we Wrocławiu no oczywiście to cała wielka, proszę Państwa, dziedzina zróżnicowania geograficznego, występowania różnych gatunków roślin i zwierząt. Także nic dziwnego. No dobra, idziemy dalej. Krajobraz aż tak bardzo się tu nie zmienia. To ogrodzenie też jest tu od lat, chociaż pewnie je remontowali, reperowali.
A tutaj kiedyś były owieczki. W latach 80., później może też jeszcze. Pewnie i w 90. Ale do kiedy, to nie pamiętam. Ale były. Proszę Państwa, idę na szczytnik. Dość ciepło dzisiaj. Tu są fajne takie skalne formacje. Niewielkie, ale charakterystyczne właśnie przy drodze. To taka małpa, nie małpa. Coś w tym guście. I tutaj takie drugie jakieś coś. No, proszę Państwa, wszystko piaskowce. Tutaj te góry, czyli góry stołowe, zbudowane są z piaskowców górnokredowych. Bardzo pięknie to wygląda. Proszę Państwa, jedna z moich ulubionych skał, właśnie piaskowiec, ale to może właśnie dlatego, że on tu występuje, a ja bardzo lubię te rejony. No, także patrzmy pod nogi, bo pełno piaskowców. I piasku też. Muszę zobaczyć, jak tu pięknie. Sosny, świerki, modrzewie, a w runie leśnym pszeniec zwyczajny. W dosyć dużej ilości. Gatunek bardzo pospolity. Tutaj roślina półpasożytnicza. Oprócz tego trawy z rodziny wiechlinowatych, z mchów, proszę Państwa, bielistka siwa na przykład tutaj. Też jej dużo tutaj jest w okolicy tej bielistki siwej. To jest taki mech, który rośnie w postaci kęp, takich poduszek pięknych. No i borówka czarna. Nie ma wiatru, ciepło, trochę chmurek. Super, naprawdę, warto przyjechać. Kawałek dalej i mamy orlicę pospolitą dużej ilości. Zniknęły trawy, zniknęła bielistka siwa w dużej części. Troszeczkę, no borówka czarna jest, ale jest też właśnie duża ilość orlicy pospolitej. To są właśnie poduszeczki, które tworzy mech bielistka siwa. Gatunek właśnie charakterystyczny dla takich kwaśnych lasów z próchnicą o kwaśnym odczynie. Występuje zarówno w iglastych, jak i w liściastych, ale to głównie w bukowych lasach. A tu, gdzie jesteśmy, czyli w górach stołowych, no to jest tego dużo w tych wszystkich lasach sosnowych, świerkowych, tutaj również mieszanych, ale głównie tam, gdzie sosna. Do tego jest najwięcej. Żeby zobaczyć kałuża, to jest takie miejsce, gdzie dosyć często woda stoi długotrwale. No i jest to wspaniałe miejsce dla tego gatunku. Sit rozpierzchły. Gatunek wilgociolubny. Czyli znaczy, że ta woda tutaj często jest. Skoro on tutaj tak rośnie. Tak pięknie. No ale rośnie tutaj nie od dzisiaj, bo pamiętam, że w poprzednich latach też tutaj rósł. Także kałuża jest dosyć permanentna w tym miejscu. Na drogach wszędzie tutaj dużo piasku. Proszę Państwa, góry, w których się znajdujemy, czyli góry stołowe, zbudowane są z piaskowców, więc nie może zabraknąć piasku. A po piasku chodzą sobie mrówki, proszę Państwa. Naprawdę jest ich dużo. I gdzieś w pobliżu jest mrowisko. No właśnie. Daleko nie trzeba szukać. Mrowisko jest tu. Wprawdzie malutkie, ale jest. Tu oczywiście w okolicy są dużo większe mrowiska, ale to też nie jest takie złe. Jeszcze jeden gatunek w runie leśnym, proszę Państwa. Wrzos zwyczajny. No, takie duże, duże kępy. Jeszcze nie kwitnie ta piękna krzewinka, ale już niedługo. No i obok borówka czarna. O, jeszcze pszeniec zwyczajny. O. Proszę Państwa, bielistka siwa. Ta mała poduszeczka na środku drogi. Oczywiście ona tutaj nie wyrosła na tej drodze, tylko spadła stąd. Z tej skarpy. Położymy ją może tu. O, pasuje. Jest to zupełnie naturalne, proszę Państwa, że te poduszeczki, nazwijmy to,
te kępki spadają z różnych takich właśnie skarb. Albo za sprawą ludzi, albo za sprawą no, zwierząt, albo w przypadku prac leśnych, albo jakieś osuwiska, obsypiska. Także jest to całkowicie normalne. Ona, proszę Państwa, ten gatunek może się tak właśnie też rozprzestrzeniać, między innymi poprzez odrastanie z takiego fragmentu gdzieś tam, który upadnie. Także nie obawiajmy się, nie wyginie nam to. Oczywiście, proszę Państwa, to nie jest standardem, że ja za każdym razem podnoszę wszystkie fragmenty oderwanych kępek bielistki siwej, ale czasami jak gdzieś się zdarzy taka sytuacja, to odkładam, bo bardzo lubię ten gatunek mchu i niestety nie mam go w ogrodzie, on by tam w ogóle nie wyrósł. To muszą być odpowiednie warunki i gleba, przede wszystkim odpowiednim pH kwaśnym. Natomiast u mnie to nie za bardzo. Ale zresztą inne gatunki są u mnie w ogrodzie czy w okolicy, a inne tutaj. Także tutaj niech pozostanie wszystko takie, jak bardziej naturalnie. Też nie ma sensu przenosić jakichś roślin na siłę z miejsca na miejsce. Jestem na zamku Szczytnik. A różnie nazywają ten zamek. Ja mówię zawsze Szczytnik, będę mówił Szczytnik. Proszę Państwa, tu też trochę ciekawych gatunków. Mamy tutaj, o, takie tajemnicze dziedzińce, ale tu na murze, może zobaczyć, na tym piaskowcu rośnie sobie paproć, zanokcica skalna. I to jest naprawdę jej dużo. Ma tu świetne warunki. Trzeba się troszeczkę wychylić i proszę bardzo, jaki okaz znalazłem piękny. Zanokcica skalna. Dzwonek pokrzywolistny. Rośnie tutaj od bardzo dawna, już od paru dobrych lat, jak tu przyglądam się roślinom, no to ten gatunek tutaj spotykam, właśnie przy tym murze piaskowcowym, przepięknym, proszę Państwa. O, zamek Szczytnik. Na piaskowcowych murach przy zamku rośnie też taka roślinka. Jest jej bardzo dużo tutaj. Kwitnie sobie takimi małymi kwiatuszkami fioletowymi. Fioletowo-żółte nawet bym powiedział. To jest lnica bluszczykowata. Gatunek, który bardzo lubi właśnie piąć się po różnych skalnych murach. Ale nie tylko. Po płaskim też rośnie. Jest to pięciornik wyprostowany. Jeden z gatunków pięciornika, który u nas występuje. No, pięciorników jest dosyć sporo. Polecam ogród botaniczny we Wrocławiu, gdzie można sobie podziwiać pięciorniki dziko rosnące. Tam oczywiście są one w kolekcji botanicznej. I proszę Państwa, pięciornik wyprostowany nie jest taki bardzo popularny. Ja go spotykam sporadycznie. O. Inne pięciorniki są dużo bardziej popularne, ale on również czasem się gdzieś napatoczy. Pięciornik wyprostowany jest to roślina, która lubi otwarte przestrzenie, takie różne nieużytki. Tutaj jesteśmy przy drodze. Dużo słońca. Gleba raczej
mało żyzna, że Państwa, ten pięciornik, to stanowisko znalazłem w zeszłym roku, pewnie tutaj zresztą rósł wcześniej ten gatunek. Roślina ruderalna, segetalna, spotykana również w mieście. No w zasadzie jesteśmy na granicy miasta, na granicy Wrocławia, ale i bliżej centrum też go można znaleźć. Bardzo ładne, żółte, spore kwiaty. Jak na pięciornika to całkiem duże. Takie, ja wiem, 3 cm gdzieś. No, piękna roślinka. Obok pięciornika wyprostowanego, tam tych pięknych żółtych kwiatów, tutaj też żółte kwiaty, ale dużo mniejsze. No. Dużo mniejsze, ale też fajne. Pięciornik srebrny, proszę Państwa. On się charakteryzuje tym, że liście ma takie od spodu właśnie srebrne. Tutaj musiałem je tam poodwracać, ale nie chcę mi się z roweru zsiewać. No, pięciornik srebrny mam w ogrodzie, to jak będziecie Państwo byli, jak będziecie cierpliwi, to znajdziecie filmik o nim. A jak nie, to może jeszcze coś nagram. O, może nagram coś. Dobra, no dobra, jedziemy dalej. Mamy lipiec, proszę Państwa, piękne, ciepłe dni. Krajobraz polny, śródpolny, różne zadrzewienia, nieużytki, łopiany, dużo łopianów, proszę Państwa, tutaj rośnie. Oprócz tego, pośród tych łopianów, wyka ptasia. Pięknie nam się tutaj prezentuje, fioletowe kwiaty. Roślina z rodziny bobowatych. Dużo tych bobowatych teraz właśnie kwitnie, zresztą nie od dzisiaj, już od paru dobrych tygodni. Różne kolory bobowatych, proszę Państwa, komonica żółta. Cieciorki różne. Różne wyki, a tu właśnie wyka ptasia. Coś wspaniałego. Podziwiajmy. Tutaj wyki ptasie to czasami całe wielkie obszary są. I tak właśnie na fioletowo. No. Patrzmy na pobocza. Proszę Państwa, jestem na małej wycieczce rowerowej. Tu we Wrocławiu. Na granicy właściwie miasta. Pełno tu ciekawych roślin. Pospolitych, ale fajnych. Ostrożeń polny. Proszę zobaczyć, jakie to efektowne. O, ciach, ciach, ciach. O, to jest dopiero coś. To jest dopiero coś. Ostrożeń polny, proszę Państwa, wyposażony jest w taki tak zwany puch kielichowy. Tutaj są nasionka na końcu. O, i one sobie z wiatrem lecą. Kwiatostany już przekwitnięte. To są kwiatostany zbiorowe. No tutaj jeszcze. O, tu widzimy, ciach, no a później puch kielichowy z nasionami, ciach, odlatuje. No, piękna sprawa. Bardzo dużo gatunków, proszę Państwa, jest wyposażona właśnie w puch kielichowy, który umożliwia rozsiewanie nasion wraz z wiatrem. Warto wybrać się na wycieczkę w takie miejsce. Jedziemy sobie drogą, proszę Państwa, po prawej tor kolejowy, po lewej pole, a między drogą a torami mamy pas nieużytku i tutaj drugi też między drogą a polem. Pełen ciekawej roślinności, proszę Państwa, synantropijnej, czyli takiej, która rośnie w środowisku przekształconym przez człowieka, oraz roślinności ruderalnej, czyli takiej, co rośnie na nieużytkach, oraz roślinności segetalnej, czyli tej, co rośnie na polach i przy polach. Proszę Państwa, w polu haber bławatek, coraz rzadszy widok, piękne niebieskie kwiaty, no już w dużej części przekwitły, ale jeszcze można się przyjrzeć im. Coraz mniej, proszę Państwa, tego w polu, ponieważ stosowane są środki ochrony roślin, więc tych kwiatów jest i innych gatunków roślin jest mało, ale czasem się jeszcze spotka. Haber bławatek w centrum miasta, proszę Państwa, sobie wyrósł. Nie tylko na obrzeżach pól, już coraz rzadziej, tak jak już w innym filmiku mówiłem, ale tutaj z banku nasion wyrósł sobie przy ulicy Halera we Wrocławiu, właściwie przy Alei Halera. Także patrzmy
na trawniki i nieużytki w mieście. Też można znaleźć ciekawe rośliny. Patrzmy na miejskie trawniki i nieużytki. Cieciorka pstra we Wrocławiu przy Halera obok Carrefoura. Pięknie sobie kwitnie. Jestem na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II i Krynicznej w Polanicy Zdrój. Idę do centrum. Proszę Państwa, tutaj jest skraj Parku Zdrojowego. Tam dalej jest szpital. I obok szpitala duży parking, fajny, zacieniony, co istotne w dniu dzisiejszym. Mamy bardzo ciepły dzień, 31 stopni tu w Polanicy, we Wrocławiu to było chyba więcej nawet. A przed chwilą popatrzyłem, czy gdzieś, ale kubeł fajny, patrzcie się. No, to są jeszcze stare, tu się jeszcze stare modele kubów na śmieci metalowe spotyka. To taka dygresja, proszę Państwa. No i dzisiaj gorąco. A ten parking jest zacieniony, płatny 4 zł za godzinę. Do godziny 20. Od tam którejś do 20, a po 20 już bezpłatnie. No, idę dalej. Idę ulicą Kościelną w Polanicy Zdrój w stronę centrum. Tutaj, proszę Państwa, ogrody zakonne. Dalej kościół. Widzimy wieżę kościoła. Tutaj jakiś też zakonny ośrodek, chyba wychowawczy po lewej stronie, a po prawej budynek dawnego szpitala chirurgii plastycznej, słynnego, który został przeniesiony tam do gmachu tego szpitala specjalistycznego, który jest przy Jana Pawła II. No tutaj opuszczony od lat obiekt. Niezagospodarowany póki co. O. Jeszcze, proszę Państwa, to nie to. Chwilę trzeba poczekać. Niecierpak drobnokwiatowy. Wspaniały, piękny, strzelający owocami. Wyrzucający nasionka, ale no może tutaj znajdziemy. Proszę Państwa, już tu ostatnio byłem, też jeszcze było słabo. Widzę, że dalej coś, znaczy to akurat nie dokładnie w tym miejscu, tylko paręset metrów stąd, ale no, jeszcze trzeba poczekać, jeszcze za małe te owocki. Zwiedzam troszeczkę ten park, niestety bardzo zaniedbany. Huśtawki jeszcze po DPS-ie, proszę Państwa. Tutaj kolejne huśtawki, proszę Państwa. O, i tu jeszcze taka do wspinania się konstrukcja. Piękne miejsce tak naprawdę. Powiem szczerze, że zawsze tutaj lubiłem przyjeżdżać. Teraz już trochę mniej, bo jak był DPS, to ten teren był taki zamknięty, tajemniczy, zagospodarowany w miarę proszę Państwa, uprzątnięty i zadbany. A teraz to takie stoi. O, ale huśtawka. Proszę Państwa, sprawna. O, huśtawka sprawna. Tutaj widzimy ten budyneczek gospodarczy dalej. Tam są budynki należące do domu gościnnego, zakonnego. O, już po drugiej stronie tej uliczki, która tu jest. No i tutaj jak popatrzymy, to możemy zobaczyć sam zamek, bryłę zamku. Podejdźmy bliżej. Proszę Państwa, tutaj oczywiście też nie omieszkam zająć się botaniką na tym trawniku, bo tutaj, proszę Państwa, to był trawnik, taki no, plac zabaw właściwie, no bo tutaj no, jak widać huśtawki. No, ale jeżeli chodzi o roślinność, tutaj widzimy głowienkę pospolitą, wspaniałą. Uwielbiam tę roślinę. Tutaj większa kępa kwitnących. O, one właśnie teraz kwitną. Głowienka. No tutaj przywrotnik pospolity sobie rośnie. O, też typowy dla takich
terenów górskich, podgórskich. I to jest rozesłana, wspaniała, kwitnąca na żółto razem z głowienką. Patrzmy w trawę. Ja się trochę obawiam, że to zarośnie, jak to nie będzie koszone i to poznikają nam te gatunki, no ale zobaczymy. I jesteśmy, proszę Państwa, tutaj na takim placyku i oglądamy wspaniałe krasnale ogrodowe i inne dekoracje. O. Nad oczkiem wodnym, tu jeszcze jeden, jegomość. Kawałek dalej, kolejny. Wspaniałe, po prostu wspaniałe. Tutaj dwa mniejsze, jeden z sarenką i tutaj taki z siekierą. Tu mamy wybetonowany plac, wyłożony kostką betonową. Nie wiadomo właściwie dlaczego. Roślinność już go sobie tutaj anektuje. No i idziemy dalej. Przed nami bryła zamku Szczytnik. Jedna z elewacji. Z takim zegarem słonecznym tam po prawej stronie. Na tym bocznym ryzalicie. No już tam nie ma tego zegara niestety. No a tu przed nami zbiornik przeciwpożarowy. Betonowy. Jeżyny sobie rosną. I tutaj lnica bruszczykowata. O, sobie też znalazła miejsca. Tu już owoce powoli dojrzewają. No, jeszcze troszeczkę, ale już są. Proszę Państwa, tak na marginesie ten zbiornik, to obawiam się, że może być pułapką dla zwierząt. Także, no nie wiem, mam mieszane uczucia. Tutaj przy zbiorniku, no może zaniedbana kiedyś rabata. Przy zbiorniku wodnym, tym przeciwpożarowym, zaniedbana dziś, można powiedzieć, rabata, ale za to obfitująca w piękne paprocie, pióropuszniki, strusie. Jest ich całkiem dużo, bardzo ładne. Tutaj jeszcze sobie kwitnie dzwonek pokrzywolistny, którego tutaj można też spotkać w innych miejscach koło zamku, w dwóch kolorach, białym i fioletowym, ale widzę tu tylko biały, fioletowy będzie dalej. A jeżeli chodzi o fioletowość, no to wyka ptasia z bobowatych. O, proszę zobaczyć, jak się pnie tutaj. My obchodzimy zbiornik i widzimy dużo ostrożenia polnego. I tam dalej. Takie wysokie, wysokie z fioletowymi kwiatuszkami. No. Ja jeszcze zajrzę tutaj, proszę Państwa. Tu jest jeszcze takie na podwyższeniu. Taki trawnik. Widzę, że tam jest jakieś parasole rozstawione. O, tutaj jest dzwonek pokrzywolistny. Fioletowy, o którym wspominałem. O, właśnie. Piękny. No i te liście takie właśnie pokrzywokształtne, nazwijmy to. No i tu huśtawki, ławeczki, parasole, dla celów gastronomicznych chyba tutaj, o ile pamiętam, nie wiem, czy rok, czy dwa, czy może jeszcze dawniej, już po oczywiście zamknięciu DPS-u, jakaś tutaj gastronomia próbowała przetrwać. Z tego, co widziałem tam na podwórzu zamkowym, coś tam jest. Ale to przyjeżdżam tutaj trochę za późno, więc nawet nie wiem, czy to jest czynne obecnie. No o tej godzinie, jak teraz, czyli 19:20, no to już nie. No i proszę Państwa, takie klimaty troszeczkę urbeksowe, tak naprawdę. No oczywiście do środka nie wejdziemy. Tam można zwiedzać, ale już nie o tej godzinie. Z tego, co widziałem, to bilety można kupić tam w tym punkcie gastronomicznym, który jest na podwórzu, oczywiście już jest za późno, ale z zewnątrz można sobie pooglądać ten piękny budynek. Powiem szczerze, że robi to na mnie trochę przygnębiające wrażenie. Stoi to puste i chyba podejrzewam trochę niszczeje. Nikt w to nie inwestuje. O, proszę, jaka drewniana tutaj rzeźba rozsypująca się już. Kiedyś tutaj był DPS. Kotek idzie, miau. Miau, kotku, ty nie idź za mną, ty idź do domu swojego. Ale ty jesteś głośny.
był kotek. Tu kaloryfery. Wywalili kaloryfery stare. Tak. No i tutaj wchodzimy, proszę Państwa, na obszar gospodarczy. Tutaj jakieś składziki. Podwórko. Tu jakieś garaże. Kotek idzie, o, za nami. Miauczy. Tu jakaś taka budka. Też jeszcze kaloryfery. Studnia, proszę Państwa, ale to chyba taka tylko dekoracyjna. No, to tylko taka atrapa studni. Tutaj siedzenia oldschoolowe, betonowe. No i to taki symbol o zamku. Wejście. No i takie klimaty przygnębiające, no opuszczone to wszystko, bardzo szkoda. Tu pamiętam, były też jakieś tam gospodarcze pomieszczenia, tu kiedyś można było wejść, chyba toalety nawet były, o ile pamiętam. O, taki tutaj oto wehikuł stoi w takim miejscu. I tutaj zamek. Tak monumentalnie nawet bym powiedział, to wygląda. Duże okno, duża ilość okien. Taka prosta konstrukcja, powiedzmy sobie, znaczy prosta, że tak powiem, forma architektoniczna od tej strony, także. Ale zobaczyć warto, naprawdę fajnie. Kuchnia, proszę Państwa. Tutaj kuchnia, tutaj jakieś jeszcze boczne takie, jakieś tajemnicze, prawda? Przejścia. A, dobra, to ja już wiem. Tak, tu jest takie, proszę Państwa, tajemnicze miejsce, które zawsze było widać z góry. Tak, to ja już wiem, gdzie ja jestem. Ciekawe. Tutaj człowiek nie wchodził od 60 lat. Przesadzam. O kurde. Wow. I tu mamy, proszę Państwa, takie ukryte podwórze. To widać tam z góry, tam można podejść, bo tam jest kaplica. I z tamtych flanek można tu dostrzec to miejsce, także. O, teraz jesteśmy tutaj. No, to jest coś, proszę Państwa. Jakie tu tajemnicze historie. Naprawdę ciekawe. Myślę, że to są unikatowe momenty, żeby tutaj się dostać. Ponieważ jest wszystko otwarte, można chodzić, a później coś pewnie zagospodarują. Już nie będzie takiej możliwości. No, proszę Państwa, zobaczymy, co tu tutaj będzie kiedyś. Czy zostanie to przejęte przez jakiegoś gospodarza, który zrobi z tym właściwy użytek. To znaczy, być może odremontuje, być może zrewitalizuje, cokolwiek to znaczy. No, nie wiem. DPS-u nie ma. Nic nie ma tak naprawdę. Pustostan jest. No tak sobie myślę, że tutaj do zwiedzania, proszę Państwa, tutaj nie ma za wiele. No nie oszukujmy się. Znaczy ja bym chętnie zwiedził, tak z ciekawości, co to tam jest, ale nie ma co się oszukiwać. Tutaj nie jest to zabytek jakiejś wysokiej klasy tak naprawdę. No może z pewnymi wyjątkami. Ale generalnie będzie ciężko to utrzymać z samego zwiedzania. Do tego zmierzam. Jesteśmy na takim, no powiedzmy, dziedzińcu zewnętrznym koło muszli koncertowej, pawilonu takiego. No musza koncertowa, może na wyraz trochę to powiedział. Taki pawilon, który się niestety powolutku sypie. Brama na dziedzińce zewnętrzne, tutaj jest figura świętego Jana Nepomucena. Patrona ziemi kłodzkiej. Odnowiona kilka lat temu. No, 2008 to już nawet więcej niż kilka. No i tutaj idziemy na dziedziniec. No i jesteśmy w tym miejscu, z którego, o, widać te dwa podwóreczka takie. O, teraz z góry widać to chyba trochę klarowniej, prawda? Także tu jest to takie dzikie.
Tam jest to przejście tajemnicze, a tam jest takie wąziutkie, nie? Że tam byliśmy. No, ciekawostka. No i tu te flanki. Ciach, jesteśmy tu. No tutaj jest dziedziniec wewnętrzny. I tam widać jakąś gastronomię. Jakiś dyliżans zajechał z dzikiego zachodu. Co to tam jest? Jakieś tam piwo, wino, wódka pewnie, albo co? No i to tak. Na ten dziedziniec rok temu, czy tam dwa lata temu można było wejść. I pewnie teraz też można, tylko już jest późna godzina, więc zamknięto. No. Wieczór. Piękny zachód słońca, już się nam kroi nad górami. Dzień niestety coraz krótszy, mamy połowę lipca. No ale cieszmy się, bo piękna pogoda. No i proszę Państwa, mury obronne. Oczywiście to nie są takie prawdziwe mury. To jest taka stylizacja XIX-wieczna. Dużo by mówić o tym zamku, to ciekawie. Można byłoby nakręcić jeden filmik, może się kiedyś zdobędę na to. Kiedyś kręciłem coś tam na ten temat, kilka dobrych lat temu. No i widzimy. No piękny widok, prawda? Jesteśmy u podnóża Szczytnej. Właściwie jesteśmy na terenie miejscowości Szczytna. Tylko troszeczkę wyżej. Na górze Szczytnik, a tam właśnie miejscowość Szczytna. I widzimy tutaj, jak przybliżymy sobie, ostatnie relikty, ruiny obiektów dawnej huty. Szkła już niestety nieistniejącej. Wracam powolutku. I coraz później, coraz ciemniej. Niedługo to już nawet nagrywanie nie będzie dawało dobrego efektu. Światła mało. Ja bym musiał przyjechać tu z aparatem fotograficznym takim, który... No mam Lumixa takiego, który całkiem dobrze w nocy nagrywa, ale no tutaj w nocy to ciemno. Tutaj trzeba w dzień przyjechać. Jeszcze tam na teren może, a może się zdobędę, żeby tam pozwiedzać to wnętrze z tym przewodnikiem. No sam nie wiem, zastanawiam się. No a teraz idziemy już prostą drogą do wyjścia. Tutaj warto jeszcze przypomnieć, że tym, którzy nie wiedzą, znaczy przypomnieć, no powiedzieć, wspomnieć, że za czasów DPS-u, proszę Państwa, tutaj pensjonariusze chodzili sobie, niektórzy chodzili swobodnie. Część osób była tam za murami. No było też dużo osób obłożnie chorych, którzy nie opuszczali tych murów. Byli też tacy, którzy no wychodzili tutaj na te place zabaw, do tego parku. A niektórzy, tacy powiedzmy bardziej sprawni, spacerowali sobie tutaj, gdzie teraz idziemy, wychodzili nawet poza mury, ale niedaleko. Także była zawsze tak kilku takich właśnie bardziej samodzielnych pensjonariuszy. Dom Pomocy Społecznej, proszę Państwa, powstał z przeznaczeniem dla dzieci z różnymi deficytami intelektualnymi, fizycznymi, także w pewnym momencie dzieci zaczęły dorastać i stał się to dom pomocy dla mężczyzn. Także jakby z czasem ten profil się zmienił, bo i pensjonariusze się zmienili. No. No, tam już żeśmy byli na dole dzisiaj. Niestety, więc wszystko się zmienia. Tutaj mam raczej takie, powiedziałbym, negatywne odczucia co do tego obiektu, no ale zobaczymy, co tam będzie dalej.
haber łąkowy. Proszę Państwa, właśnie sobie przy drodze między polem a uliczką taką boczną. Roślina, proszę Państwa, pospolita, ale szczerze powiedziawszy rzadko ją widuję. Bardzo wysokie rośliny tutaj mają, myślę, z metr wysokości. Na otwartej przestrzeni mają tu dużo słońca i sobie pięknie kwitną. Haber łąkowy. Oto widzimy już troszeczkę przekwitającą mydlnicę lekarską. Roślinę spotykano na nieużytkach najczęściej. O takim podłożu piaszczystym, żwirowym. Tutaj jesteśmy przy betonowej drodze. Ona rośnie tutaj od dawna. Jak i w wielu innych miejscach, proszę Państwa. Jak zobaczymy coś takiego, to będzie mydlnica. Przypatrujmy się różnym poboczom i nieużytkom. Oto krwawnica pospolita, bylina lubiąca takie wilgotne obszary. Tutaj jesteśmy nad brzegiem takiej rzeczki, strumienia. No i ona sobie tutaj rośnie. Piękna, ozdobna roślina, ale dzika. Jestem w lesie, proszę Państwa, czartawa pospolita kwitnie. Bylina rosnąca najczęściej w lasach liściastych, wilgotnych, cienistych, tak jak tutaj jesteśmy w lesie liściastym, w którym dominują dęby, graby. Jest trochę klonów, lip, bezczarny i czeremcha. No i tutaj przy drodze czartawa pospolita, ale szukam czegoś innego, innego gatunku. Tu jeszcze jeden taki duży łan czartawy pospolitej. Po drugiej stronie też troszeczkę. No ale jakoś nie widzę tego niecierpka pełnokwiatowego. Kukliki są całkiem sporo. No tu się zaczynają niecierpki, ale coś w tym roku mało. A tu, o, co jeszcze ciekawego. Poziomkówka indyjska, proszę Państwa. Zaraz pokażę z bliska. Poziomkówka indyjska, proszę Państwa, w lesie. Żółte kwiaty, owoce jak u poziomek, ale proszę Państwa, niejadalne, suche, niesmaczne. Raczej kiedyś próbowałem, ale nie da się tego jeść. Znaczy, wszystko się da zjeść, ale no nie jest to, że tak powiem, satysfakcjonujące w jedzeniu. Roślina z rodziny różowatych, proszę Państwa, zaliczana do rodzaju pięciornik, no, może być stosowana jako roślina okrywowa. Rozprzestrzenia się poprzez rozłogi. Czasami ją spotykam w jakichś parkach, właśnie w lasach. Nie, tutaj tylko, wiesz. No i proszę Państwa, gniazdo drozda śpiewaka leżące na ziemi. Jako przykład fenomenalnych zdolności ptaków. Jak to jest zrobione misternie, tu u góry jest taka obręcz, tutaj niżej jest splecione, a w środku wylepa, jaka ona jest gładka, proszę Państwa, gładziutka, zupełnie jak taka, jak jakaś piłka w środku czy coś, no, on potrafi to zrobić. Teraz śpiewak. Jesteśmy pod grabami, szukamy koźlarzy grabowych, których tu kiedyś było dużo w tym miejscu. Ale w tym sezonie jeszcze się nie trafiły. Jest dość sucho. Nie ma nic. Proszę Państwa, nie ma nic. Okolice Wrocławia. Najbliższe okolice Sobótki.
Żadna tajemnica. Nie ma grzybów. Nie ma. No ale przynajmniej ładny las, można pooddychać po świeżym powietrzu. Także. No, patrzymy, ale nic nie ma. O kurde, są grzyby. Są grzyby. Jeden. Drugi. Trzeci nadjedzony. Proszę Państwa, na poboczu drogi dwa gatunki. Jeden taki. To jest, proszę Państwa, to jest gajowa. A obok białutkie kwiatki, malutkie. O, hop, siup. Takie małe listki. Czartawa, drobna. Tak na szybko. Spod lasu. Proszę Państwa, jestem znowu na wycieczce, jak przystało na okres letni. Znowu dzisiaj w okolicach Polanicy. Proszę Państwa, tutaj są to góry stołowe, ale to jest taka partia terenu mniej dzika. Jakbyśmy pojechali na przykład chociaż do Karłowa i tam pochodzili, no to jest dużo bardziej dziko. Tak? Albo tam w stronę, jak się jedzie w stronę Wambierzyc, no to jest taka droga na Batorów. No i tam po tych lasach, jak się trochę pochodzi, to też jest tajemniczo. To już jest za tą szosą na Kudowę, jak się ją przekroczy. Ale tutaj, blisko Polanicy, proszę Państwa, to chociażby cały czas odgłosy nas jakieś dochodzą. Także, ale i tak warto przyjechać. Bardzo tu ładnie. Nowisko, tablica taka edukacyjna. No, można sobie tutaj chodzić mrówką. O. I tak dalej, tu też wlewa mrówek, proszę Państwa, wszystko pięknie i kartoniarka czarna, gmachówka pniowa, mrówka ćmawa, hutnica pospolita, smuklica zwyczajna. Tu przykłady gatunków, które występują w lasach. O, tak. Warto sobie przyjechać i przeczytać. W Polanice Zdrój, proszę Państwa. Niedaleko leśniczówki. Takie stanowisko edukacyjne, tablica. Pięknie. I tam przede mną mrowisko ogrodzone. Tam coś się poprzewracało. No niestety tu chyba coś ostatnio mało się dba o to. No, ale nie chcę tutaj krytykować, ale widzę, że tablica przewrócona, płotek przewrócony, ale mrowisko jest. Proszę Państwa, nie podchodzę, bo nie chcę tam niepokoić mrówek, to raz, a dwa. Jestem jakiś zmęczony dzisiaj. Nie wiem, jest dość gorąco, duszno i tak jakoś chodzę, ale bez powera. No, nie to, w zeszłym tygodniu też byłem tutaj w tej okolicy. Proszę Państwa, na zamku Szczytnik między innymi. Ale mimo, że było cieplej, to ja miałem więcej powera. To dzisiaj coś słabo, no ale dobra, no nie jest źle, a mogło być lepiej. No, ale ładnie jest, pięknie. Zielony szlak, proszę Państwa, przede mną, za drzewami, jakby tak patrzeć, to tam mamy miejscowość Borek, wioskę taką i ze stawem, tam gdzieś jest staw taki niewielki, a tam, jak się obrócimy, to jest Borowina, miejscowość. Nawet słychać było rżenie konia, to znaczy odgłos paszczą. No więc na pewno to jest Borowina, bo tam są konie. Oczywiście konie mogą być też w innym miejscu, ale wszystko mi mówi, łącznie z mapą,
że to borowina, no i koń to potwierdził. No, ale proszę Państwa, tak po prawdzie to nie patrzyłem na mapę, myślałem, że trochę w innym miejscu będę, ale jednak jestem w jeszcze innym. No zawracam, bo jest późno, a ja chciałem iść w inne miejsce, także idziemy dalej. Także leśne wycieczki, proszę Państwa, tutaj pełne niespodzianek. Wszystko się wymieszało, kierunki, proszę Państwa, czasoprzestrzeń właściwie to powinien być w innym miejscu w mojej ocenie, a jestem na tajemniczej ścieżce, która jest między wsiami, a nie za wsiami i po prostu jest ciekawie. No i przed chwilą kropił deszcz. Taki delikatny kap i przestało. No ale zrobiło się ciemno, ustał wiatr, jest dość ciepło, ale nie gorąco. Proszę Państwa, także no idziemy. No, proszę Państwa, tego szukałem i znalazłem. Taki ciekawy przykład świerka z bocznym pędem. Pod kątem faktycznie 90 stopni to rośnie. No, takie coś, proszę Państwa, się zdarza. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Proszę Państwa, jaka piękna, stara katalpa w mieście, we Wrocławiu. Jadę sobie, zwiedzam. Obserwuję piękną roślinność i natrafiłem na taki okaz. Coś wspaniałego. Proszę Państwa, tak jak i w zeszłym roku, w tym samym miejscu, w centrum właściwie Wrocławia, rośnie sobie bieluń, dziędzierzawa, rodziny psiankowatych, roślina silnie trująca, ruderalna, pospolita w Polsce. I proszę Państwa, ona tutaj prawdopodobnie dostała się z ziemią nawiezioną, bo tutaj były prace przy przebudowie tutaj całej ulicy. No i tutaj właśnie taki trawnik niezagospodarowany jeszcze się znajduje. Dużo dzikich roślin, pospolitych, właśnie ruderalnych, w tym i bieluń. Już drugi sezon go tutaj obserwuję, ale nie powiem gdzie. Rutwica lekarska. Proszę Państwa, we Wrocławiu znalazłem tutaj na nieużytku przy ulicy. Takie mało, w sumie mało uczęszczane. Być może ona tutaj się rozniosła z ogródków działkowych pobliskich. Bo jest to roślina, proszę Państwa, azjatyckiego pochodzenia, również z Afryki. W Europie też występuje, ale w Polsce nie jest zbyt częsta. I tu kawałek dalej jeszcze jeden okaz, ale z kwiatami białymi, rutwica lekarska. Ponurnik aksamitny. Proszę Państwa, jesteśmy w lesie sosnowym. Takim też trochę mieszanym, troszeczkę z domieszką też świerka. No i szukam grzybów. Padało kilka dni. Na przestrzeni kilku dni, ale jest wilgotno, ale grzybów jeszcze nie widzimy żadnych takich, które by nas szczególnie interesowały. No, ale szukamy. W tym roku sezon grzybowy troszeczkę słabszy. Jak na razie. Przynajmniej tutaj. Wnioskując na podstawie naszych osiągnięć tegorocznych i zeszłorocznych. Jesteśmy w lesie. Na skraju drogi leśnej i rośnie sobie piękna roślina. Proszę Państwa, komary gryzą. Poziewnik szorstki. Piękna. No. A obok niecierpak drobnokwiatowy. Ciach, ciach, ciach. Ale jeszcze nie strzela. Jeszcze za
No i tu dalej jeszcze poziomnik kolejny. Proszę Państwa, Polanica Zdrój, Park Zdrojowy. Ładne trawniki. Na szczęście niezbyt starannie, proszę Państwa, tutaj utrzymywane i mamy pełno chwastów pięknych. Stokrotki widzimy. Widzimy dłuższy kurdybanek i kwitnącą głowienkę, proszę Państwa, na fioletowo. To jest głowienka pospolita, bardzo piękna. No i tam jeszcze różne inne mniszki lekarskie, jaskry, koniczyna i tak dalej. Bardzo ładne, w cudzysłowie, zaniedbane trawniczki. Pod grzybek. Na razie jeden. Nadzieja. Chyba tak. Raczej tak. Zerwać? Zobacz mi. To tu. Proszę Państwa, tu są koźlarze brzozowe. Koźlarze brzozowe, proszę Państwa. Proszę bardzo. Nagram filmik. No i tutaj, proszę Państwa, po 3 latach wróciliśmy w piękne okoliczności nad jezioro Choczewskie, nad którym wcale nie ma dużo ludzi. Jest bardzo ładna pogoda, bardzo czysta woda i piękne miejsce do korzystania z kąpieli, ale nie powiemy gdzie dokładnie. Do widzenia, ale zapraszamy. Co? Tak? To jest kuchnia polowa. To jest kuchnia polowa w samochodzie. Tak. A to wygląda jak siedzenie w autobusie. Tutaj jedzonko, proszę Państwa, ugotowane. Klucz jest sezonu. Proszę Państwa, grzybów w tym roku troszeczkę mało, ale się coś zaczyna i co widzimy? Koźlarz brzozowy kolejny. Trochę są nadjedzone, ale jeszcze coś się da wykroić z nich. O. Koźlarz brzozowy. Tu pod brzozami jesteśmy w lesie mieszanym. Dominuje tutaj świerk, ale jest też dużo brzozy. Także w takich środowiskach właśnie można taki gatunek grzybka znaleźć. Ciach, ciach, ciach. Proszę Państwa, gotujemy kurki. Jest brudno, ale pysznie. Wszystko jest przygotowane. To jest, proszę Państwa, Polish Street Food. W terenie. Tylko tutaj prawdziwe polskie jedzenie uliczne, plenerowe. Smażymy cebulkę. I proszę Państwa, street food się gotuje. Kurki się smażą, proszę Państwa. Zobaczymy, jak to dalej. Elegancko. Proszę Państwa, w Polanicy jestem, w Polanicy Zdrój i tu piję wodę mineralną, bardzo dobrą i sobie siedzę, proszę Państwa, tutaj na ławeczce w Parku Zdrojowym. Proszę Państwa, taki spokój, cisza, właściwie już jest po sezonie, także ludzi mało, bardzo tu miło, także zachęcam. No, pijemy. Proszę Państwa, jestem na Ślęży. Myślę, że wiecie, co to jest Ślęża? Jest to góra, nie podaj Wrocławia.
I tutaj obserwuję infrastrukturę, która jest na górze. Proszę Państwa, tutaj toalety. Takie ciekawe, proszę Państwa. O, w takim stylu troszeczkę nie naszym, ale elegancko. I tutaj jest woda, proszę Państwa. I to wszystko na tyłach tutaj domu turysty. O, na Ślęży. Proszę Państwa, tutaj zwiedzam sobie okolice, otoczenie domu turysty na Ślęży. Bardzo ładny budynek, troszeczkę wydaje się niedoinwestowane to wszystko, takie jak dawniej, ale ma urok swój. O. Tu się wyłania z zawinkla kościółek, proszę Państwa. O. No ładne widoki. Ludzi dzisiaj bardzo mało, bardzo mało. Dzisiaj mamy poniedziałek. Warto sobie tu przyjść w dzień powszedni, jeżeli ktoś ceni spokój. No i proszę Państwa, spacerujemy, stoły sobie stoją. Tutaj wybudowano taką wiatę turystyczną, całkiem fajną. No i dalej, proszę Państwa, zza budynku, o, maszt nadawczy radiowo-telewizyjny. Tutaj, proszę Państwa, przy centrum nadawczym taka tablica. Obiekt powstały trudem ludu dolnośląskiego, proszę Państwa. I data. 5 grudnia 1950 ileś. Już nie pamiętam ile. No proszę Państwa, jesteśmy tuż przy kościele i widzimy obiekty na dole. Maszt, dom turysty i dalej. Piękne widoki, chociaż dzisiaj niestety dużo nie zobaczymy, bo jest słaba widoczność. No. No, a tutaj pochodzimy chwilkę jeszcze. Przy kościółku. Co to tam, grill jest? No grill. Patrz. Przy kościele grill. Grill. Ciekawa. No. Proszę Państwa, pod Modrzewiem. Rok minął. My znowu w tym lesie. I są maślaki modrzewiowe. Proszę Państwa, o, takie żółte. Ten już taki nie za dobry, ale już żeśmy pozbierali. O, i one tak wyglądają. To jest taki uszkodzony, ale to jest generalnie tak wygląda. Pod Modrzewiem, żółciutki, tu z pierścieniem, o, ciach, elegancko. I zbieramy. Tylko takie bardziej, takie mniejsze najlepiej. Najlepsze, żeby nie były też za mokre, takie nasiąknięte. Szukamy modrzewi, o, ciach. No dobra, idziemy dalej. Rok minął i miejscówka się sprawdza. Ona w takich skupiskach, proszę Państwa, jak tutaj, o. Tylko to już nie są takie świeże, nie? Także szukamy świeższych. Proszę Państwa. Jakie źródło kurek. Na takiej skarpie nad wodą, nad strumieniem. O. Tu się schowały się. Proszę Państwa, gotujemy kureczki, smażymy. Jest brudno, jak zwykle, ale pysznie. Jak zwykle. No elegancko. To wygląda. Ma. Tak. Kurde, ale proszę Państwa, tutaj brudno jest normalnie, ale tak pysznie, że nie wiem. Ostro? Ale tak mega ostro? Czy można wytrzymieć?
Nie? Tak mało? To tak mało. No dobra, takie plony. Proszę Państwa, ziemniaki w donicy. Takie oto plony, z jednej małej donicy. Tu też ziemniaki, ale już z gruntu. Tu wykopywałem dzisiaj w tym gąszczu, proszę Państwa. Nie filmowałem, bo to ciężko wykopać, nie wiem jak trzymać tego aparatu. No ale, o, jest kilka, no kilka, tu są też małe oczywiście, na przykład takie, też z gruntu. Ale też jest jakiś odsetek właśnie dużych, pięknych, o. Wspaniałych ziemniaczków. Także może warto. Proszę Państwa, dawno nie było filmików z ogrodu. Pewne przestoje filmowe się zrobiły. Nie było czasu, nie było weny twórczej do filmowania, do nakręcania. W tym roku postawiłem na ziemniaki i tutaj to, co widzimy, proszę Państwa, tam to jest pole ziemniaków. Na polu ziemniaków rosną poziomki i bodziszek cuchnący. O ten tutaj. Ale spokojnie, ziemniaki, bulwy ziemniaków są pod ziemią, gotowe do wykopania. Tutaj, proszę Państwa, ziemia taka z domieszką, dużą domieszką części organicznych. To było w donicy. Dużo dżdżownic, proszę Państwa, jest tutaj. Posadziłem tu też ziemniaki, ale niestety nic z tego nie wyszło. Woda się tu zbierała. Szkoda gadać. Resztę dopełniły ślimaki. Proszę Państwa, tutaj mięta, nie, to nie mięta, melisa oczywiście, nie mięta. I proszę Państwa, sezon się kończy. Tutaj na tym poletku ziemniaków są trzy rzędy, pierwszy, drugi, trzeci, zarośnięte, dobrze może tego nie widać. Tutaj liście, zasuchnięte już oczywiście o tej porze roku. No i są trzy kopce, jeden, drugi, trzeci, bo ziemniaki obsypujemy, proszę Państwa. Z tej grządki bardzo gęsto posianej, jeszcze nie wykopywałem, zobaczymy co to tam się w niej, co się pod tą ziemią dzieje, ale to nie dzisiaj. Natomiast tu obok, tu było gniazdowo sadzone, ciach, 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 tutaj jeszcze może w dwóch, trzech miejscach są ziemniaki do wykopania. Udało się całkiem nieźle, dużo małych, tam na filmiku było widać innym, ale ogółem nie jest źle. Tutaj, proszę Państwa, też ślady po wykopkach ziemniaczanych, które były w tychże donicach. No, efekt w tych małych donicach raczej słaby. Zobaczymy, jak w dużych donicach. W tym roku, proszę Państwa, królują tutaj chwasty na moich grządkach. Wiesiołek, dziewanna, powój, tutaj przymiotno, o, jak zwykle sobie rośnie taki dziki gąszcz. Oprócz tego oczywiście pięciornik rozłogowy, poziomka i oczywiście wszędzie jeżyna, którą trzeba tutaj ograniczać. Strasznie to zarosło w tym roku, proszę Państwa, jeżyna prawie nie owocowała. Było sucho, owocki bardzo marne. No jakoś tak ten sezon uważam za raczej nieudany. Trzeba tu trochę wszystko, proszę Państwa, przyciąć. Poziomka oczywiście sendobylska, świetnie tutaj rośnie poziomka, nawet ładnie owocuje. Mimo że było sucho, to trochę poziomek było w tym oku. No i gajowiec żółty, o, śliczny. Tu się rozprzestrzenia, po, na połowie ogrodu już jest. Niemalże, proszę Państwa.
podsumowanie sezonu. No ziemniaki się udały i do widzenia, nic więcej. W tej dużej donicy, proszę Państwa, są też ziemniaki. Jeszcze liście, całkiem takie duże. No ale też trzeba będzie wykopać w końcu. Te bulwki nasze. Papryka w donicach udała się nieco lepiej niż ta w gruncie. Tu mamy różne odmiany chili. Ale też jest słabo, nie? Tutaj też chili czerwone, piękne. Tu habanero, proszę Państwa, habanero. Bardzo ładnie habanero się udaje. I tu jalapeno. No ale mogło być lepiej. Jak dżdżownica taka. Duża dżdżownica. Padalczy. Śliczny. Piękny.